Dzień dobry, cześć i czołem, tutaj Xanolizard i witam w Poke News. Jestem co prawda spóźniony z tymi wiadomościami, gdyż miałem nadzieję doczekać się oficjalnych filmowych przedstawień tych wieści, ale w końcu postanowiłem nie czekać, więc przepraszam za spóźnienie i zapraszam do oglądania. Nasze błogosławione skany z Korokoro donoszą nam w tym tygodniu o dwóch przez nikogo niespodziewanych mega. Pierwszy, Super Mega Saiyan Pidgeot. Jep, serio? Czemu? No dobra, wygląda fajnie, widać, że ma niezły szampon do włosów, ale nadal, czemu akurat w Omega Ruby Alpha Sapphire? Nie wiem, ja się nie kłócę, to jest decyzja twórców, oni widać wiedzą lepiej, czemu chcą tutaj to wsadzić. Co do zmian zachodzących w tym Saiyan Pidgeotie, to jego typ pozostaje taki sam, normal flying, a w dodatku dostaje zdolność No Guard, sprawiająca, że wszystkie ruchy tego Pokemona trafiają bez względu na accuracy. Co do statystyk, to zwiększony zostaje jego, uwaga, Special Attack. Co oznacza, że teraz użytkownicy Mega Pidgeota będą polegać na ruchach takich jak Air Slash i Hurricane. Szczególnie na tym ostatnim, skoro będzie miał zdolność No Guard, bo mimo 70% celności będzie zawsze trafiał. I na tym zostawmy tego wyjętego niczym z Dragon Balla ptaka, ponieważ następny jest Mega Beedrill. A teraz powiedzmy sobie szczerze, kto spodziewał się początkowego robaka z Kanto widzieć w gronie Mega Pokemonów? Pewnie niewielu z was, co nie? Tak czy inaczej, wygląd tej Mega Ewolucji jest naprawdę fajny, trochę tak w stylu Ginesecta, ale nasz Beedrill zostaje nadal o typie Bug Poison. A także dostaje zdolność Adaptability, co zwiększa siłę jego stabu, czyli bonusu do obrażeń, gdy używa tego samego ataku, co jego typ, z 50% do 100%, czyli każdy atak o typie robaczym lub trującym w jego wykonaniu będzie zadawał podwójne obrażenia. A do tego trzeba jeszcze dodać masywny wzrost statystyki ataku i szybkości, jaki nastąpi po przemianie w mega u tego Pokemona. Więc Mega Beedrill z niedocenianego robaka może stać się jednym z tych bardziej użytecznych, szczególnie jeśli chodzi o szybkość i siłę ataku. No i jest jeszcze Mega Latios i Mega Latias. Oczywiście większość już wiedziała, że te poki istnieją, bo zostały odkryte w kodzie X i Y przez fanów, ale dopiero teraz doczekaliśmy się ich oficjalnego potwierdzenia. A teraz coś, co każdego zaskoczy i powali na kolana. Podczas rozgrywki w Omega Ruby i Alpha Sapphire, gracz będzie mógł oswoić Latiosa lub Latiasa i za pomocą przedmiotu o nazwie Aeon Flute będzie można przyzwać któregoś z nich w celu swobodnego latania na ich grzbiecie po niebie Hoenn. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy, po prostu wow! Jest jeszcze coś, co może być związane z lataniem na tych legendarnych Pokemonach. Otóż w nadchodzących grach pojawią się miejsca o nazwie Mythical Places, które będzie można odszukać na wyspach lub w powietrzu po całym regionie Hoenn, gdzie będzie można też znaleźć legendy z poprzednich gier Pokémon. Więc nowo zaprezentowany rodzaj swobodnego latania będzie kluczowym, by dotrzeć do paru z nich zapewne. Jak na przykład tej ciemnej, burzowej chmury, która cały czas trzymała mnie w zainteresowaniu. Teraz wiemy, że to najprawdopodobniej chmurka Zekroma. Jestem coraz bardziej podekscytowany, nie wiem jak wy, a w szczególności w przypadku ujawnionego nowego rodzaju latania. Mam na ten temat wiele pytań, na przykład czy Latios i Latias muszą być w mega, żeby na nich latać? Jak wynika to z tych skanów? Czy będzie można walczyć z Pokemonami podniebne walki, w trakcie lotu i wiele, wiele innych? Podzielcie się ze mną w komentarzach waszymi wrażeniami na temat nowego latania, nowych mega ewolucji oraz dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jakiegoś nowego mega z początkujących robaczych Pokemonów, jak na przykład Mega Beedrill. Oczywiście, jeśli też nie możecie się doczekać Omega Ruby i Alpha Sapphire, to pamiętajcie o łapce w górę i czekajcie na nowe update'y. Ja dziękuję wam za uwagę i trzymajcie się do następnego razu. Tutaj wasz Xanolizard. Pa, pa!